gdzie tęczy jest kres, czeka szczęście gdzieś. Gdy je szukam, to błądzę we mgle. Życie me zmienia się w ślepy szczurów bieg, a me sny brzemieniem są. Choć jestem wciąż rozczarowaniem, zaprzeczyć temu chcę. Gonię wciąż za tęczą. Zaczynam już powoli wątpić w ten plan. Ja żyję! Dzięki za dobrą zabawę, słodzinko. Tata, słuchaj, zostawmy to między nami, dobra? Nie chciałbym słyszeć plotek na temat, że sprzedaje się randomom na ulicy. To był szybki numerek. Łapiesz? Jak tam sobie chcesz, dziwko. Ajdź, cóż za pocisk. Daj znać, gdy wpadniesz na coś kreatywnego, ty sakwo słabo zapakowanego końskiego gówna. Powiedz żonce, że pozdrawiam. Całuski. Jebanie. Jęk! Hej! Achuj ci, dragusie! O mój Boże! Mój drogi! Cholera! Lepiej się tchórzni, grzesznicy nie wchodzą w drogę mojej ekspansji terytorialnej. Mądra decyzja. Siła moich maszyn jest niezrównana. Żaden inny demon nie może się równać ze mną. Gee, to było całkiem klawe, szefie. Tak, pokazałeś im, gdzie ich miejsce. Podobało mi się, jak strzeliłeś ich swoim laserem. Chciałbym, żeby mnie strzelił tym laserem. Jak tak dalej pójdzie, to będę władzą absolutną na całą zachodnią stronę pentagramu do końca dnia. I nic, żadna bez czeluści piekielni nie będzie w stanie wydrzeć mi tego imperium z tych zabójczych fałonów. O, chłopie! Piekło będzie moje. I każdy znał będzie im ser pentium. Pardon? Kto to powiedział? Który z was wyniósł smażone kurze płody, tak się odezwał? Śpiewać! To nie my, panie szefie. Szukasz problemów? Staruszku... Może tak zabierzesz te swoje gówniane zabaweczki z mojego terenu, zanim je rozwalę! Bardziej... Oho! Chcesz na solo, panienko? Z chęcią to przystanę. Dobry wieczór, jestem Katie Killjoy. A ja Tom Trench. Chaos spowodowany przez wojnę gangów szaleje w zachodniej części Pentagram City.
między sławnym Kingpinem Serpem Szusem oraz samozwańczą gangsterką Cherry Bomb. Dokładnie to. Przez ostatnią eksterminację wiele terenów czeka na przejęcie. Demony z całego piekła zawzięcie walczą o nowe terytorium. Ta dwójka całkiem się w to wciągnęła, co? Wygląda na to, że walczą ogniem i mieczem, by dobrać się do terenu. A ja bardziej chciałbym dobrać się do niej. Jak zwykle pokazujesz, że masz jaja, Tom. Albo raczej, nie masz. Czemu znowu? A już za chwilę mamy dla was ekskluzywny wywiad z córką samego władcy piekła, która przedstawi nam swój nowy, fascynujący projekt. To i jeszcze więcej, zaraz po przerwie. Weź się w garść, Marku. Okej. Pamiętasz, co masz powiedzieć? Tak, zróbmy to. Po prostu patrz na mnie i będzie dobrze. Błagam cię, Wegi, wiem, co mam mówić. Po prostu czuję, że powinnam, nie wiem, jakoś to urozmaicić. O, a co jeśli zaś... Zaśpiewasz o tym? Wiedziałaś, że to powiem. Ponieważ cię znam, ale proszę nie śpiewaj, to poważne. Przecież wiesz, że lepiej mi idzie wyrażanie emocji poprzez śpiew. Ale życie to nie musical, skarbie. Dobra, ale mam też inne pomysły na to, co powiedzieć. Zakreślone są te najlepsze. Ale zakreśliłaś całość. Czy to jest rysunek? Tak, piękne, dobre zakończenie, widzisz? Wszyscy uśmiechnięci i weseli u progu nieba. Nie sądzę, że to takie proste, więc proszę, trzymaj się tego, czego się uczyłyśmy wcześniej. I lepiej nie śpiewaj. Okej, dobra. Będę polegać na moich niezawodnych umiejętnościach improwizacji. Hej, jestem Charlie. Kate Killjoy. Powiedziałabym, że miło mi cię poznać, ale to kłamstwo. Możesz to sobie zabrać. Nie tykam pedałów. Mam swoje standardy. Tak, i jak to funkcjonuje u ciebie? Słuchaj, mój czas to pieniądz, więc powiem tak. Nie jesteś tu, bo ciebie tutaj chcemy. Jesteś tu, bo Jeffrey nie zdążył na swój segment kulinarny. Możesz być sobie jakąś szlachecką panienką, ale mi to wisi i powiewa. Jestem zbyt bogata i wpływowa, by zawracać sobie głowę tym, co jakaś wypindrzona garniakowa lafirynta chce sobie reklamować. Ale ja... Więc nie zadzieraj ze mną, kochana, bo cię kurwa pogrzebie. Chodzimy na wizję. Witamy po przerwie. Więc, Charlotte? Wolę Charlie. Nieważne. Powiedz nam o tym pasjonującym projekcie, którym nieustannie męczyłaś naszą telewizję. Cóż... Jak większość z was wie, urodziłam się tutaj, w piekle, i dorastając zawsze starałam się dostrzegać dobro w moim otoczeniu. Piekło to mój dom, a wy moimi poddanymi. Właśnie przyszliśmy przez kolejną eksterminację. Straciliśmy tak wiele dusz i pęka mi serce na widok moich ludzi będących mordowanych co rok, bez żadnych szans na przeżycie. Nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy mój dom jest poddawany tak okropnej przemocy. Więc tak myślałam, czy nie ma bardziej humanitarnego sposobu na poradzenie sobie z przeludnieniem w piekle? Może moglibyśmy stworzyć alternatywny sposób na przemianę dusz poprzez odkupienie? Myślę, że tak. I do tego właśnie zmierza ten projekt. Panie i panowie, otwieram pierwszy w tym rodzaju. Hotel nawracający grzeszników. Bo wiecie, hotel to miejsce, gdzie się zatrzymuje, tymczasowo. Czy ona tak na serio? Ona myśli... Myślę, że to miejsce będzie służyło do pracy nad odkupieniem. Jej. Skupia suka. Słuchajcie, gdzieś tam w środku każdy ma szansę na dobre serce. Jestem tego pewna. Może tak do was nie docieram. O nie. Marzenie mam i spełnię je. Otworzę piękny nowy hotel tu na dnie. Każdy z nas będzie mógł przyjść kiedy chce oraz odkryć jego bardzo szczytny cel. Bo w każdym z nas demonów mieszka tęcia. Każdy gdzieś tam w środku słodki uśmiech ma. Bo każdy straszny typek, co ma czym to robić, jak się ucieszy, gdy dostanie kilka ciach. Nawrócenia czas, niebo
utrzymie was. Wystarczy tylko raz przyjść tu do Happy Hotel. Być wszystkim spółom i dziwakom, szkokom, leniom i cwaniakom, super łotrom i maniakom, pomoc dam. Głupek, hejter, czy sanysta, góry pijak, defetysta, pozer, menela, fetysta. Zmieni się, tu odnajdziesz się, nic nie mów nie, wyleczymy się, wiesz już chyba gdzie. Krzykniesz wow! Istny raj, uwierz mi! Tu mam rozmiary i wydanie, czarna magia i cyganie. Jestem pusty, krzyżowany, skończą się! Każda bestia tu nie chora, ani bardzo też potwora. Mordą krzykni, jestem chora, to nas chcesz! Przyjrzał się nas chcesz, nigdy nie odwyczę. Nasz serwis to jest coś, słychać prawdziwy głos mnie chcesz. Życie nie ma zakresu. Wow! To było chujowe! Co na dziewięć kręgów piekielnych skłoniło cię do myśli, że ktokolwiek przejąłby się gównianą resocjalizacją? Nawet nie masz dowodów, że ten twój eksperymencik jakkolwiek działa. Chcesz, by inni byli dobrzy? Bo tak? Cóż, mamy już jednego patrona, który w nas wierzy i wykazał niezwykłą poprawę. O, i kto to niby jest? Och, taki jeden o imieniu Angel Dust. Ten aktor porno? A żebyś kurwa wiedział. Tak czy siak, to żadne osiągnięcie. Ta stara szmatka do podłogi zrobi wszystko dla paczki tanich dragów i wazelinki. Och, śmiem zaprzeczyć. Dobrze się zachowuje, nie bierze prochów i nie wpadł w kłopoty już drugi tydzień. Dostaliśmy właśnie informację, że kolejny demon dołączył się do walki o terytorium. Spójrzmy na transmisję na żywo. O nie. O, chyba tak. Wygląda na to, że do bitwy dołączył się nikt inny jak... Gwiazda porno Angel Dust! Cóż za zbieg okoliczności! Musisz czuć się teraz mega głupio! Oceny! A! Nie patrzcie na to! Cóż, wygląda na to, że twój mały projekt zdechł już na starcie! Powiedz, jak to jest być taką ofermą? Ach tak? A jakie to uczucie, gdy twój długopis jest mój, ha? Suko! Ups! Hej, dzięki, że wpadłeś, Angie. Żartujesz, to najlepsza akcja, jaką widziałam od wieku. Gdzieś ty się szlajał? Myślałam, że zdechłeś, Chiki. No, chciałbym. Musiałem siedzieć w tym zasranym hotelu po drugiej stronie miasta. Jedna babka powiedziała, że nie będę płacił renty, jeśli będę grzeczny. No, wiesz, bez bujek, bez żartów, bez problematycznego języka. Jej słowa nie mówię. Ach, ta posrana suka jest taka nudna. Nie ćpałem od 2 tygodni. Kurwa mać. No, w pewnym sensie. O ile można nazwać się czystym po walce z tymi śmierdzącymi jajcami. O, mocniej, tatko. Synku? Wy, kurwy, nie macie żadnej klasy. Na wojnie stronę bardziej zapamiętana to ta z najlepszym stylem. Albo ta, która żyje. Mówiąc o stylu, twój kapelutek jest żywy czy coś? O, wiesz, to nie jest wasz zasrany interes. Nieprawdaż? He, to co, kapelutek w łóżku też jest nad tobą? Zaraz was rozerwę na strzępki! Sprośnie. O, nie w ten sposób. Zboczeńcu. Już nie taki pewny siebie, co nie? Wiesz co? Musisz naprawdę uważać, co wygadujesz. Robiłem żarty erotyczne cały ten czas! To oczywiste, że niczego nie łapiesz. Wiesz, to dość przykre. Myślisz, że bardzo ci się po tym oberwie? Mała rozrywka raczej nie zaszkodzi. Błagam, niech ktoś mi pomoże! Nic się nie zmieniłeś! Mój partner od rozruby znowu wrócił! Ma się rozumieć, kochana. Gotowe na wielki finał? Od urodzenia, skarbie.
co? 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 Coś ty odwalił! Wisiałem kubeli przysługę. Czy to nie właśnie ta droga do odkupienia? Pomoc przyjaciołom? I według ciebie pomocą było całe to twoje zamieszanie? Wygrywasz trochę, przegrywasz jeszcze więcej. Poza tym nie było aż tak źle. Oj, weź, musiałem! Mój wizerunek wisiał na włosku. Znaczy, co gdyby ludzie dowiedzieli się, że próbuję wyjść na prostą? Muszę dbać o opinię innych. Twój wizerunek? A co z hotelem? Przez twoją pomoc staliśmy się pieprzonym żartem. Nie, nie, kochana. Żarty śmieszą. Wy raczej wzbudzacie, żal. I politowanie. Niczym sierotka. Bez rączek. Lub nóżek. O! Z progerią! Super! Teraz sam się tym zdołowałem. Macie tu jakąś flaszkę? Czy możesz chociaż udawać, że cię to obchodzi? Jasne, spróbuję. A ty poluzuj tego takosika, słonko. Chciałeś być bardziej seksistą czy rasistą? A co cię tam bardziej wkurza? Czy tu serio nie ma żadnej flaszki? No zabiję go. Za późno, malutka. Czekaj. To wtedy byłbym podwójnie martwy? Ha! I gdzie bym wtedy polazł? Do podwójnego piekła? Soreczka, utknęłaś ze mną, Zozo. Przyzwyczaj się. Mierda, malparido! Słuchaj, kogo obchodzi, że jakiemuś dupkowi stała się krzywda? Większość z nich to obleśne świry. Rozejrzyjcie się, może znajdziesz parę ładnych sztuk. No i zmieniasz temat. Hej! To ciało jest nieskazitelne. Każdy chce mnie skosztować. Mam tu dwuznaczny list dla fanów na dowód. To było bardzo niefajne, wiesz, Angel? Niefajne? Po tej katastrofie nie ma opcji, żeby ktokolwiek chciał zostać w tym hotelu. Ale to dzięki tobie i twoim samolubnym działaniom! To znaczy, że nie mogę już u was zostać za friko? A, no, cholipka. Hej, przestańcie. Nie wiemy, czy wszystko już stracone. Uspokój się, Wegi. Wszystko będzie dobrze. Sugerowałbym zaopatrzyć się w jakieś normalne jedzenie. Wiesz, jakoś trzeba będzie wyżywić te wszystkie wygłodniałe dusze. Hej, mamo. Wiem, że wciąż dzwonię, a ty pewnie jesteś zajęta. Bardzo zajęta, ale wywiad nie wypadł za dobrze, więc... I nie wiem, czy cokolwiek mi się uda. Nie wiem już, co robię. Naprawdę potrzebuję jakiejś rady, mamo. Ja myślę, że tata miał rację co do mnie. Och, no cóż, wiesz co, chyba będę już kończyć, zanim się rozgadam. Kocham cię. Pa. Hej, Wegi! Co? Radiowy demon stoi przy drzwiach. Co? Kto? Co ja mam zrobić? No, nie wpuszczaj go tu! Mogę już mówić? Możesz. Alastor, wielki zaszczyt cię poznać, kochana. Wielki zaszczyt. Wybacz nagłe najście, ale widziałem twoje piasko na ekranie. Nie mogłem się oprzeć. Cóż za pokaz. Nie bawiłem się tak od czasu wielkiego krachu na giełdzie w 29. Tyle było sierot. Stój, gdzie stoisz, kabron i chodeper. Wiem, co kombinujesz. I nie pozwolę ci tutaj nikogo skrzywdzić. Ty napuszone, tandetne, magnackie ścierwo. Gdybym był, to by wyrządzać krzywdę. Dawno już bym to zrobił. Nie, jestem tu, ponieważ chcę pomóc. Czekaj, że co? Pomoc! Halo, telejemy już?
Raz, dwa... Słyszę cię, głośno, wyraźnie! Ty chcesz nam pomóc, wy? Z tym całym waszym galimatiasem! Tym hotelem! Chcę pomóc go prowadzić! Ale... czemu? Czemu ktokolwiek robi cokolwiek? Zwykła, śmiertelna nuda! Szukam natchnienia od dekad. Moja praca straciła polot. I ten czar... bez sens! Czy byłem tu, by stworzyć nową formę rozrywki? Ha! Czy wdanie w bójkę z prezenterem telewizyjnym też zalicza się do rozrywki? Ha! W najczystszej postaci, słonko, zamożycie! Żywy ogień! Ostatecznie świat jest sceną, a scena jest światem rozrywki. Więc to znaczy, że twoim zdaniem możliwe jest nawrócenie demona? Ha, pewnie, że nie. To zwykły absurd. Nawrócenie, o bezydurne człowieczeństwo. Nie. Nie widzę szans, by cokolwiek pomogło tej zgrai potępieńców. Ich szansą był ich poprzedni żywot, a dziś karą jest to. Nie da się odwrócić czasu. Więc dlaczego decydujesz się pomóc, skoro nie wierzysz w mój plan? Uznaj to za inwestycję w stałe źródło rozrywki dla mnie. Chcę widzieć, jak szumowiny świata próbują wspiąć się na wyżyny dobroci. Tylko po to, by potknąć się i spaść znów w rozpieczoną czerwść klęski. Tak. W rzeczy samej. Przed tobą nie małe zadanie, a kto pomoże ci lepiej? Więc o co chodzi z tym śmieszkiem? Chwila, nie słyszałeś o nim? Jesteś tu dłużej niż ja. Radiowy demon, jeden z najpotężniejszych demonów, jakie piekło widziało. Nie lubię polityki. Dekady temu Alastor pojawił się w piekle. W ciągu jednej nocy obalił tych, którzy pozostawali u władzy od wieków. Tak ogromna moc nigdy wcześniej nie została okiełznana przez Duszę Śmiertelnika. Wtedy udostępnił nagranie swojej rzezi całemu, aby każdy mógł zobaczyć, jak potężny jest. Grzesznicy nazwali go radiowym demonem. Jakkolwiek leniwe by to nie było. Wielu zastanawiało się, jaka niewyobrażalna moc pozwoliła mu rywalizować z najbardziej nieprzyjaźnymi demonami naszego świata. Ale jedno jest pewne. Jest nieprzewidywalnym źródłem zniszczenia. Niecnym duchem tajemnicy oraz bezlitosną bestią chaosu, z którą lepiej byśmy w żaden sposób nie zadzierali, no chyba, że chcemy zostać straceni. Skończyłaś? Gość wygląda jak troskowkowy Alfons. Ale ja mu nie ufam. A tak szczerze, czy ty w ogóle ufasz jakimkolwiek mężczyznom? Mężczyźniarą? Charlie, posłuchaj mnie. Nie wierz temu dziwakowi. Może i wygląda na śmieszka, ale to czarownik! Czyste zło! On się nie nawróci! A poza tym pewnie chce zniszczyć wszystko, na co tak ciężko pracujemy. Ja... przecież to nie jest pewne. Słuchaj, wiem, że jest zły i wiem, że pewnie wcale nie chce się zmienić, ale chodzi właśnie o to, by dać ludziom drugą szansę i wiarę w to, że będzie lepiej. Jak mogę komuś odmówić? Nie mogę. Sprzeczam się to z wszystkim, co próbuję zrobić. Ze wszystkim, w co wierzę. Po prostu zaufaj mi. Potrafię o siebie zadbać. Charlie, cokolwiek zrobisz, nie zabieraj z nim umowy. Nie martw się. Nauczyłam się jednego od mojego ojca. Nie bierz gówna od innych demonów. No dobra, a więc tak. Jesteś w chuj podejrzany i bez wątpienia uważasz cały ten plan za żart. Otóż ja nie. Myślę, że każdy zasługuje na to, by pokazać, jakie dobre ma serce. Więc biorę twoją ofertę pomocy. Pod warunkiem, że nie odwalisz mi tu jakiegoś szalonego łudu, dziwactwa czy coś. Więc umowa stoi. Nie. Bez umów, bez uścisków dłoni. Ja... jako księżniczka piekła i następczyni tronu, ja daję ci pozwolenie na pozostanie i pomoc w tym hotelu. Na tak długo, jak będziesz chciał. Brzmi fair? Może być. Super, jaśnie. Uśmiech, słonko! Bez niego nie jesteś w pełni wystrojona. A gdzież są pracownicy? No cóż... Przyda ci się znacznie więcej. Co ty potrafisz, mój zniewieściały druhu? Mogę ci postać.
Ha! Nie. Twoja strata. Cóż, tak nie może być. Zdaje się, że mogę załatwić kilka rzeczy, by rozruszać tę norę. Ta mała kochanienka to Nifty! Cześć! Jestem Nifty. Miło mi was poznać. Minęła chwila, bo poznawałam nowych przyjaciół. Czemu są tu same kobitki? Gdzie są faceci? Przepraszam, to nie wiem. O, mamy! Ale tu bajzy. Tu potrzeba kobiecej ręki. Cześć, dziewczyny, bo wszystkie jesteście kobietami. Po co razy? Oj, Boże! Ochyta! Nie. Patrzcie i płaczcie, chłopcy, fulku. To kurwa jest! Ty! A, haskuś, mój stary druhu! Miło, że wpadłeś! Nie haskuj mi tu skurwy, synu! Właśnie miałem zgarnąć cały ten hajs! Też miło widzieć! Czego do cholery znowu chcesz? Kręciłem się w jedną akcję charytatywną, więc pozwoliłem sobie zaangażować też ciebie! Liczę na twój wkład! Jaja sobie robisz? Nie, nie wydaje mi się. Myślałeś, że tak po prostu wypierdolisz mnie sobie znikąd jak jakiś chojraczek? Czy jest ze mnie pierdolony klaun? Może. Nie ma chuja, że za darmo. Myślę, że byłbyś idealną osobistością na recepcji w tym niezgorszym miejscu. Z tym pięknym uśmiechem i ciepłym podejściem jesteś tu idealny. Nie przejmuj się, druhu. Mogę umilić ci tę chwilę z nami, jeśli chcesz. Co, myślisz, że tak po prostu mnie kupisz jakąś tanią flachą? To masz rację. Hej, nie! Bez baru, bez alkoholu. To miejsce miało służyć zniechęcaniu do grzeszenia. A nie jakieś brudne, burdelowate miejsce! Papiery, sól, pysk! Zostawiamy to! No hejka. A weź się pierdol. Tylko jeśli będziesz patrzeć. O mój Boziu, witaj w Happy Hotelu! Na bank się w nim zakochasz! Przestałem kochać już lata temu. Więc co ty na to? To jest niesamowite! Jest okej. Okay. Jestem pewien, że będziemy się świetnie bawić. Wiem, o czym śnisz, marzenie twe. Czy warte grosza jest, hej, że diabeł wie? Światu brak takich dam, twój czar w nim mieni się. Dajmy więc tej zgrai dom i miejsce swe. Chłopaki! Ha-ha! Bo w każdym z nas demonów jest porażka. Ale uśmiech póki co to dobry chwyt. Dobry chwyt. Niech słyszą, że to Szambo czeka odkupienia blask. I z czasem światem zaczniesz rządzić styl i szyk. Szyk i styl! O, tu piekła bram, upiekłaś ten słodki plan. I przedstawiłaś nam plan na ten has-been. Ha! No. Patrzcie tylko, kto ukrywa naszego pasiastego koleżkę! Spotkam się po raz kolejny, Alastorze. Czy ja cię znam? O tak, jak najbardziej. Ale tym razem mam dla ciebie małą niespodziankę! Ha, jestem złowieszczy! Padam z głodu. Kto ma ochotę na trochę bigosu? Moja matka pokazała mi kiedyś świetny przepis na bigos. Tak dobry, że prawie ją zabił. Ha. Można by powiedzieć, że był piekielnie dobry. A dzisiaj mam passę. Dokładnie. Oto początek wielkich zmian. Czegoś zupełnie nowego. Grę czas zacząć. A teraz... wyczekujcie.
To strzelisz mnie tym laserem?